przechodzimy jeszcze do zaległej sprawy niemieszkaniowej, a mianowicie zgodnie z ostatnim paragrafem statutu, niżej podpisani radni wnieśli o wprowadzenie do drugiego czytania sprawy nagłej punktu w sprawie przekształcenia z 1 września 2012 domu dziecka nr 1 przy ulicy Kukiczej 38 w Krakowie Centrum Administracyjne nr 1 przy ulicy Kukiczej nr 38 w Krakowie według druku 903. Bardzo proszę panią dyrektor informację, czy inspekcja będziemy to najpierw wprowadzali do porządku obrad, a potem ewentualne przechodzą do drugiego czytania. Tak. Jest wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad tego punktu. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Pana Zięba, bardzo proszę. Proszę nie ma sobie dlaczego do powiedzenia. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem z głosem za. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie podjęła opinię i tu mamy sprawę terminową. 1 września nas obliguje ustawa. To jest napisane w tytule. Proszę Państwa, jeżeli Państwo, przepraszam, nie doczytali, bądź nie uchwały się czyta, to jest ta sytuacja, że ta forma już istnieje. 4 placówki opiekuńcze już są pod, powiedzmy sobie, administracją Krupniczej, a 5 placówka jakby dochodzi do tych 4. A jeżeli chodzi o nazwę centrum, no tak sobie ustawodawca wymyślał, no i tak to, tak to jest zatytułowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy głos przeciw? Nie widzę głosu. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, czyli punktu pod tytułem drugie czytanie? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Przypomnę, potrzebne jest wezwanie większości ustawowego składu rady, czyli 22 osoby. Jeszcze czekamy, jeszcze czekamy. Bardzo proszę o wprowadzenie, głosujcie Państwo, bo sprawa jest zupełnie neutralna, a wymaga formalnej decyzji. Czy jeszcze chyba jeszcze kolejno? Prosimy. Głosowanie. Dziękuję. O, dziękuję, zamykamy, proszę. Mam nadzieję, że 32 za wprowadzenie, 2 przeciw, dla wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt. Bardzo proszę panią dyrektor informację na temat poprawek. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że odrzucił drugie czytanie i głosujemy w sprawie. Proszę o przygotowanie. Kto z Państwa jeszcze? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wyjść.